O kurde, Among Us w Minecraft, kochani, jeżeli chcecie Among Us w Minecraft, to zostawcie już teraz 12 tysięcy łapek w górę. Jest, zagrajmy jeszcze raz. Co to jest? Znacie grę Among Us? No. No, tak. To jest przebieralnia, która nas automatycznie przebierze w nasze kolorki. Serio? Ale fajnie. LOL. Wow. Wow, Jezu, wow. Jo, jaki Kuba. Niebieski jestem. Jesteś niebieski, no. Właśnie teraz przebiorę się w skina Among Usowego. Dobra, jestem gotowy. Jestem chyba czerwony. A, dobra. Co? Co to jestem jest? Jestem gotowy. Jezu Chryste, Dantek. Chyba dyskutują. O, w końcu mogę mówić. W końcu mogę mówić takim językiem. Tak! Udało mi się. Udało nam się. Udało. Dobrze. W końcu mnie rozumiecie. Mogę się porozumiewać. Razem z wami. To dzisiaj. Dzisiaj najedziemy na cały świat. Zdobędziemy go. Ale jedno przeszkodę, to jest. Ekipa Luferka. Musimy na nią uważać. Likwidacja. Likwidacja tylko pomoże. Tylko to zniszczyć. Musi być śmiertelny. To jest na początku. Przebierzcie mnie wasz strój. Chcę być jak wy. Chcę być kosmitą! Nie! Teraz! Zróbmy to! Wow! Kochani, lecę w kosmos. 3, 2, 1. Żegnaj, Minecrafcie! O, Lufer! Jesteśmy w środku statku kosmicznego. Lufer to jest albo twoja głowa, albo Smolaksa. Co? Wow! Panel dowodzenia. Co to jest? Ile tu różne rzeczy. Patrzcie na ich kryształek. Oni wysysają jej kryształek. O mój Boże, Jolo. Jezu, co jest? Dlaczego ona tu jest? Mam was! Poddać się! Ręce do góry! Natek? Dzień dobry kochani, ja jestem Lufciąg, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Domu. Na samym wstępie muszę wam to powiedzieć, dziękuję wam. Po prostu kocham was, dziękuję wam za to, co ostatnio robicie na naszym kanale. Bez przerwy mamy w ciągu 48 godzin pół miliona wyświetleń, to jest rekord kanału. Zobaczcie na te wyświetlenia, z całego serca wam dziękuję. Doceniacie nasze starania, a my za to wam robimy odcinki codziennie. Planujemy robić odcinki w weekendy po dwa, więc mam nadzieję, że spodoba wam się ten pomysł. Napiszcie w komentarzu, czy wolicie dwa odcinki w weekendy, czy po jednym każdego dnia. Napiszcie, to przypnie wam serducho i wy wtedy zdecydujecie. No i bardzo ważna informacja, jeżeli dzisiaj wbijecie 12 tysięcy łapek w górę po dzisiejszym odcinkiem, to jutro o godzinie 9:30 wleci Minecraft Spider-Man. Jeżeli chcecie zostać wylosowani do Spider-Mana, to koniecznie już teraz subskrybujcie kanał, by być wylosowanymi. I napiszcie komentarz Among Us w Minecraft, to ten komentarz będzie brał udział w losowaniu. Trzymajcie się i pa pa! Jezu Chryste... Jak oni są blisko... Nie znaleźli go. Co? Wracają do domu. Wracają, nie zauważyli go. Szreku! Szreku! To! Szreku, do góry wstań! Wstawaj! Szybko! Co ja mam zrobić? No do góry chodź! Papuga, pomóż mu wlecieć na górę! Łap się mnie! Iu! Leci! Udało się! Nie zapali go! Słuchajcie, Szreku... Szreka nie złapali. Na razie, stop! Jezu, jak dobrze, że jesteś! Był ciężki! Dobra, plan działania. Idziemy teraz do garażu i budujemy rakietę kosmiczną. Ej, Lufer, ale tam dziewczyny ze Smolaksem, oni już poszli i zbudowali to. Nie wiem, może jeszcze budują, ale poszli teraz. No, oni wykorzystali to, że kosmici mieli odwrotną uwagę. O kurde. Dobra, Szreku, jaki jest plan z tą rakietą i z tym? Idziemy do garażu i budujemy. No Jezu, co innego nam zostało? Ojej.
ten Natek, kochani. Napiszcie komentarz, Natek to kosmita. To przypnie wam każdemu bez wyjątku serducha. Każdy pisze, gdzie przypinali serducha. O, tam chodzą, patrzcie. Chodzą tam. Chodźcie szybko na dół. Nie, Mary! Żyje, nic mi nie jest. Potem na żywo. Jezu Chryste. To... Cicho bądźcie. Co to robi komputer? Co to? What the fuck? Co to za... To zawsze było? Oni nas nagrywali. Jeszcze po drugiej stronie jest. Ej, my coś mówiliśmy. Co? Gdzie po drugiej stronie? Co jest? Private penthouse? Co tam jest? To jest całe biuro. Oni nas nagrywali. Nie, to chyba stary był. Babcia i dziadek? Nie, stary. Aha, no to fajnie. Hej, witajcie, ja jestem Lucyna, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta, moi kochani. Kosmici na nas najechali. Są tam nadal. Tam jest statek kosmiczny, ale on jest ogromny. Kochani, dzisiejszy próg łapkowy to jest 14 tysięcy łapek w grę. Jeżeli dzisiaj wbijecie 14 tysięcy łapek w grę, to jutro o godzinie 9.30 wleci Spider-Man! Więc już teraz proszę kopnąć łapę w górę. Będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Będzie Spider-Man na kanale, więc już klikajcie łapki w górę. 14 tysięcy, ja nie popuszczę. 14 tysięcy. Marysia, zostawiłaś? Tak, zawsze. Rybda? Zostawiłam. Maja? Tak. Dobrze. Jeszcze Rekens? Tak. Kupson? Jasne. No i Żółwinson. Zostawił. Ej, a ja? Zostawiłeś? No a jak? No, dobra. Zwierzęta też zostawiają. Okej. Okay. Ale to zejdźmy tam. Chodźcie, tam chodzą. Mamy pomysł. Chodźmy przez sąsiada. Chodźmy przez ogródek sąsiada w lewo. Jaki masz pomysł, papuga? Ja polecę i odwrócę ich uwagę, a wy przyjdziecie. Dobra. Przedaj. Nie, to karabin! Tam są... Spoko. Chodźcie teraz, malutki. Poszli. Szybko. Dobra, to chodźcie. Biegę. Nie widzą nas, nie widzą. Chodźcie. Chowajcie się. Nie zauważył nas. Ej, chyba poszedł do domu. Nie zauważył nas. Jezu. Nie trafił w drzwi, trafił w okno. Papuga, weź tego kosmitę. O Jezu, tam są kolejni. Mary, chowaj się! Mary! Chodźcie tu! Co? No. Papuga, no idź go załatw! Papuga! Idź! Sio! Jak się zeszrałem! Jezu! Lecą za nim! Szybko do garażu! Idziemy do garażu! Żeby do nich owiec nie było! O Jezu. Jest. Dobra. Uff. Trzeba to zabarykadować. Jakieś bloki. Skądś tutaj musiał wziąć blok. To coś? Chodzą tam. Nie. Idzie tu. Chowajcie się. Serca! Ja nie chcę mieć prawej nogi. Nie, w sensie trzeciej nogi. Poszedł. Dobra, co robimy? Szybko chcieliśmy śpiewać. Nie poszedł. Dobra, chyba już tu nie wrócą na razie. Co robimy? Wyciągajcie bloki z tych i barykadujemy. Stawiamy, szybko. Jakkolwiek już. Udało mi się. Idą tu, szybko. Nie, zabierzcie to! Papuga! Zagnajcie przyjaciela. Nie. Papuga! Nie. Brakatujcie. Papuga nie żyje.
Jak najmocniej. Ej, ale nie mnie! Ej, chodź tu! Jezu, gdzie papuga. Nie! No nie, papuga. Szybko lekko zrobię. Bezpiecznie. Kochani. Straciliśmy przyjaciela. Matka kochana. Napiszcie kochani komentarz. RIP papuga. Nie wam serducho. Każdy to zna. Napiszę. Biedna papuga. Nie no, może bądźmy dobrej myśli. Przecież. No na pewno zjedli tą papugę. No, no przestań! A! I właśnie chyba ją usmażyli. Człowiek, nie mów tak. A nie słyszeliście tego, jak strzelają laserami? Jak ze Star Warsów normalnie. No ale ona jest mała. Zobaczmy, i... zobaczmy tę rakietę. Chodźcie. Shreku! No co? Wow. Ej, ale mi nie chodziło o rakietę, mi chodziło o ten, mi chodziło o wyrzutnię twoją, taką rakietową. Co? Co? No, taką jak na live'ach kiedyś, że tak wybuch był i do góry, wziął. Co? Ty powiedziałeś? No wyrzutnie, nie rakietę! No chyba cię coś pogrzało, Jezu, co ty no robisz, nie, co? No nie, uważaj, no spadnę! No chodziło o wyrzutni, no nie pamiętasz tej wyrzutni? Ja cię lufer zabiję! Pokaż teraz widzom w konfie naszej, na Messengerze, że napisałeś rakieta! Nie, ale mi chodziło o wyrzutnię rakieta. Twoją, mi chodziło o twoją wyrzutnię! Rakieta! No nie! Rakieta! Nie! Rakieta. Chodziło mi wyrzutnię, przecież rakietą po co mamy lecieć do kosmosu, zabić kosmitów? Przecież nie zabijemy ich, chodzi o ten statek jeden. No to się wkurz na Vivi, bo Vivi, to wszystkie sprzęty są teraz na Vivi. A gdzie jest Vivi? No już poszło po więcej pralek i tak dalej. Pralek? No, co to jest pralek? Maszyna pralki. Trzeba włączyć tryb ten. Ekobus? Suszenia, żeby pralka zadziałała, żeby włączyły się turbiny w tym. Ale pralka nie... To jest suszarka. Ale... Nie, my mamy wyrzutnie do góry, wziół. Halo? A po co radia z muzyką? Shreku. Nie lufer, zwariowałeś. Lecimy moją rakietą i to koniec kropka. Rakietą? Przecież my nie mamy tej... Nie, ja nie wchodzę do tej rakiety. Ja nie wchodzę. No zwariował, no, rakietą do góry. Ja myślałem, że ty się domyślisz. Dlatego cię wyznaczyłem, bo ty zawsze robiłeś takie wyrzutnie do góry. No ale ja umiem to też zrobić. I co, wlecisz tą rakietą do góry, tak? Tak. Na pewno? Tak. Napędem na pralki. Tak. Włączę mega wirowanie. A, to zrozumiałem, to okay. Nie widziała. Trzeba dużo prania włożyć. Ma ktoś tyle ubrań? Ja bym Maję włożyła tam do środka. Znajdzie się w pokoju. Ej, tak? Ja tam nie wejdę. Ja tam nie wejdę. Ja też nie wejdę. Ja miałem tylko zbudować. No, a ty tam wchodź i zrobimy step, bro. No nie, ty miał... Ja zostałem step, bro. No tak, tak powiedział. Wiesz, co to znaczy destrukcja? Yep. Tak? No to chyba wiesz, co to znaczy sekwencja autodestrukcji. Tego miejsca? Tego domu? Nie, tak jak na live'ach to nie. Dobra, koniec tematu. Ej, słuchajcie! Papugi mnie jedzą! Naprawdę, weźcie coś zróbcie z tym! A nie mówiłem? Leku! Naprawdę! A poza tym Natek jest mnie w kosmitę! Wiemy to. Wiemy. Ale teraz naprawdę zaczyna wyglądać jak kosmita! Jakiś rytuał robił, dlatego papugę zabili! Co?! Naprawdę! Chodźcie zobaczyć! Szybko! Muszę być ciekawa. Maja, ty zamknij oczy. Bez żadnej autodestrukcji. A nie, ale kochani, napiszcie komentarz, Neteo, to naprawdę kosmita! To przypnę wam serducho. Kabum? Jak my stąd wyjdziemy? Kabum? Normalnie. Szybko. Szybko, chodźcie. Trendy, Jolo. Jolo. Z tyłu domu chodźcie szybko. Tylko ostrożnie, bo nie gdzieś tu są. Razem z Vivi byłyśmy tam drabinę. Tu jest drabina. Oni tu są. Chodźcie, kosmici, co oni robią? Chodźcie na górę. Jezu, jak to strasznie wygląda. Masakra. O! To wy to zrobiłyście? Tak, to musieliśmy coś zrobić, to. Chodźcie. Chodź, żółwik. Jezu Chrysty, Natek! Oni chyba dyskutują. Dajcie na urządzenie. Bo w końcu mogę mówić. W końcu mogę mówić waszym językiem. Co? Tak! Udało mi się! Udało nam się!
Udało. Dobrze. W końcu mnie rozumiecie. Udało nam się. Mogę się porozumiewać. Razem z wami. To dzisiaj. Dzisiaj najedziemy na cały świat. Zdobędziemy go. Ale jedną przeszkodą, jaka tutaj jest, to ekipa Luferka. Musimy na nią uważać. Likwidacja! Likwidacja tylko pomoże. Tylko to zniszczyć. Ale najpierw muszę być śmiertelny. To jest na początku. Przebierzcie mnie wasz strój. Chcę być jak wy. Chcę być kosmitą. Teraz! Zróbmy to! Wszyscy! Nie, robią mu strój! Pomóżcie mi! Nie! Natek! Natek! Uciekajcie! Szybko! Szybko! Luther, pomocnie! Luther! Jolo! Nie! Pomocnie! Nie! Proszę. Co to boli, Jolo? Musimy po nią wrócić, idziemy, nie mogę! No. Nie, będziemy ich atakować. Ale czym? Syreku, odpalaj rakietę. Dobra. Dobra, możecie się odwrócić. Ale na pewno, ja się trochę boję. No na pewno, no a co? Ale co tam jest? Co tam jest? Co to jest? A zobaczysz. Na pewno. Tak. Na 250%. Tak. Na milion. Tak. Na 1 500 100 900. No tak. A! Na 2137, co ty robisz? O, obróć je, patrz. No. Wow. Co to jest? Znaczy gry Among Us? No. No, tak. To jest przebieralnia, która nas automatycznie przebierze w nasze kolorki. Serio? Ale fajnie. LOL. Ej, ale ja chcę być czerwony. No, automatycznie cię No nie. No nie. Dobra, to Kuba pierwszy. A nie, papier, kamień, nożyce, okej? Okay? Papier, kamień, nożyce. Dobra. A może kobiety przodem, co? No to Maja. A potem ja. Co? No przecież kobiety, to do mnie. Mówiłaś, że ty jesteś facetem w tym związku. Aha. Właśnie, a więc? No właśnie. Najpierw papier, kamień, nożyce i tak, i tak, i tak. Bo ja chcę być pierwszy, ja nie popuszczę. Dobra, chodźcie. Papier, kamień, nożyce, wszyscy w kółko. Maja, chodź ja tutaj. Nie chcę, ja mogę już teraz. Nie. Papier, kamień, nożyce. Dobra, gotowi. Napiszcie, kochani, koniecznie w komentarzu, kto będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No, napiszcie teraz w komentarzu, to przypnie wam serducho. I pamiętajcie, zostawcie 12 tysięcy łapek w górę, to jutro wleci Minecraft Spider-Man. Już teraz zostawcie. Dobra, gotowi? Tak. No, tak. 3, 4. Wszystko, ale fart, ja już myślałem, że przegram, bo tutaj ten. 3, 4. Wszystko, ej, Szyryku, to trochę za późno. Bo źle kliknąłem. No jasne. 3, 4. Wszystko. 3, 4. Wy ostatni. Najpierw wy. 3, 4. O. Maja przedostatnia, dobra. Muszę wygrać. I to nie jest ustawione. Jak ja wygram, to będę przy koksem, ale to nie przegram. Obstawiam, że Vivi wygra. Ładnie, ja wygram. Dobra, 3, 4. Wszystko, ale fart. 3, 4. No! 3, 4. No nie! Dobra. 3, 4. Jest! Wygrałem z Vivi. Jest. No, lecie. Uwaga, Kuba zamienia się w skina Among Usowego. Kuba, jesteś gotowy? Jestem. Wow! Wow, Jezu, wow. Jo, jaki Kuba! Niebieski jestem. Jesteś niebieski, no. Dobra, teraz ja, tak? Ja, dobra. No tak. Dobra. Kochani, właśnie teraz przebiorę się w skina Among Usowego. Bla, Idę. Dobra, jestem gotowy. Jestem chyba czerwony. Tak, jestem czerwony, ale fajny. No, jaki przekozacki. To teraz ja. Dobra.
Nie podglądać, ej! Nie patrz, sio! Lala! Wow! Przebrała się już! Jo, jaka żółta! Jesteś żółtym Power Rangersem. Mlecyk! Mlecyk w ostatnim sezonie! Napiszcie Sizzle nie wiedz z Minecraftu, sypnę wam serducho! No, ej, Maja! I Maja, o! Maja, o! Maja, a! Ej, nie padł! LOL! Jaka biała! Jaka Maja! Jaki słodziak! Mało w tym widzę. Nie, żebym zawsze widziała dużo, ale nie, mało widzę. Grzywka ci nie jedno oko nie patrzyła. Idź. Ogrzyca. Dobra, dawaj Szereku. Niech będzie różowy. O nie, zielony. Chodź. Chodź Szerekens. Ej, fajnie wyglądamy. Napiszcie, kochani, komentarz. Among Us w Minecraft to ten komentarz. Tak, właśnie ten komentarz będzie brał udział w losowaniu. Zasubskrybujcie kanał, potem co, Kuba? Ding dong. Dzwoneczek. Potem co, Shrekens? Ding dong, biri biri bang bang. No Maja, co potem? Łapkę w górę. Tak, a potem co, Kuba? Komentarz. I jaki żółwik komentarz? Dokładnie tak. Among Us w Minecraft, napiszcie, to przypnie wam serducho. A teraz Szereku pokaże nam tą wyrzutnię, którą zrobili. To jest w tamtym miejscu. Zapraszam. Czekaj. Daj mi chwilę, jeszcze muszę jedną rzecz ubrać. Serio? Odwróć się. No. O, sorry. No. A, dobra. Co to jest? Jestem gotowy. Co to jest? To jest narzędzie do rozwalania kosmitów. Lecimy. Jest. Co to jest? O mój Boże. Ej, ja mam takie szkiełko, przez które mnie nie widać, a wy macie takie... To tu? To tu, chodźcie. Wow. Kurde belemole. Jedna zasada, robimy to pojedynczo. Lol. Ja? Ty pierwszy idziesz. Bo ty pierwszy się przebrałeś. Co ja muszę zrobić? Zejść tam na dół i nacisnąć guzik. Jezu, dobra. Ej, a możemy to oglądać z zewnątrz? Nie naciskaj! Ej, okay. Chodźmy, obejrzymy to z zewnątrz, dobra? A tam są kosmici! Chodźcie, zobaczymy! A tam są kosmici! Nie, ja chcę zobaczyć, jak wystrzela, ja się nigdy w to nie wejdę, jak nie zobaczy, jak daleko lecę. O Jezu. Patrzymy się, kitramy się, jak będziemy widzieć kosmitów. Au! O mój Boże, już jest dzień. Tyle robiliśmy. Gdzie są ci kosmici? Chyba są w domu. Chodźcie tu! Idziemy. Gdzie on jest? Są tam! Chodzą tam! Czy oni się opalają? Na serio? Skąd on będzie wystrzeliwał? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? No nie pamiętam. No gdzie? Chwilę, moment. To bardziej tam na środku chyba. O kurde. Tutaj gdzieś? Nie, ale tu nie ma dziury. Zwariowaliście? Nie, to nie ta dziura. Jak to nie? Tu coś jest. O, Maja. O Jezu, tam jest coś. Tam nic nie ma. Jak klikać? Poczekaj, Kuba! Dobra. Poczekaj. Jezu Chryste. Weźcie, rozwalcie te liście. Rozwalcie te liście. Poczekaj. Czy jesteś gotowy na tą wyrzutnię? Nie. Pamiętaj, by lądować na statku, bo inaczej zginiesz. Okej. Okay. A tu nie ma spadochronów? Nie. Nie było miejsca. Co? No, lecz uwaga, odliczanie. 3. Testament napisałeś? 2. Jasne. 1. O! Naciskaj. O mój Boże. Odsuń się. Naprawdę tak wysoko? No, to kto następny? Maja. Ale on jeszcze nie wylądował. Ej, on na serio jeszcze nie wylądował. Kuba! Lecę! Czy żyje? Tak na 40% i tak. Po! Wylądował? No, nie zobaczymy, póki nie wejdziemy tam. O mój Boże. Dobra, to teraz Maja. No. Może normalnie wejdę, żeby sobie nóg nie połamać. Nie, bo tam jest kosmita! No tu zostanę. Musisz tutaj. Skacz. Na pampersa. Na pampersa, no. Ha, to ma.
Ups. Przytwarz nas zabije. Dobra, Maja, jesteś gotowa? Chyba tak. Dużo narobiłam w pampersa i żyję. Jest dobrze. O Jezu. Nie chciałem tego wiedzieć. Dobra, wystrzelę z pampersa. Nie! No odpalaj to. Okej. O mój Boże! Wracam się. Wow. Leci. Ja chyba wylądowała. Tak? Nie wiem. Ja to drugi raz czuję, tak leci, nie? O lol, bez kito. Tylko, że wtedy z odkurzacza. Więc ona pamięta takie rzeczy. No, dobra, to teraz... Willi. No. Okej. Boję się! Nic się nie stanie! Na pewno przeżyję? Jest tak! Czas, że nie, ale. Nie, cicho. 100%! Aha. 100%! 100%! Dobra. Full BHP i te sprawy. No? Okej. No dawaj. Ty już tylko wiesz, że to twoja jedyna dziewczyna, którą kiedykolwiek w życiu będziesz miał. Ups. A wow, mówiliśmy, że to będzie działać! Sorki! Sorki! Dobra, te obliczenia zrobiłem i dobra, daję. Mówiłem, żeby liście usunąć, ale nie. Nie, bo było więcej, bo musiałem dać mniej, bo Maja i tak dalej, więc ona jest dorosła, Maja była mniejsza i no. A uważasz, że Vivi jest gruba, tak? Nie no, ale na pewno jest cięższa od dziecka, 2-letniego. Słyszałam to! Leć, kotek. Ja ci dam kotek, kurde. Pogadamy później, zobaczysz. Jak przeżyjemy. Dawaj szybko, bo zaraz kosmici tu przyjdą. Dobra. Teraz to nic nie widziałem. Ja też nie. Dobra, to ja lecę. Okej. O nie. O to nie. No to dobra, no to ja idę do garażu i robię sobie samochód i uciekam stąd. Gdzie jest? Gdzie on jest? Jeszcze 15 minut spóźnie. To tyle nie zajmuje, to jest chwila. Pół godziny będzie. Może wybuchł? No ale kurde, pewnie musiało mu się coś tam zwarcie zrobić albo coś, styki nie wtykać i pchacze nie pchać, czy coś, musiał przetkać coś, bo to, na pewno tam coś nie działa. Co się on skoczył i nie trafił tutaj? A może wybuchł? Na pewno coś naprawia. O kurde, Among Us Minecraft, kochani. Jeżeli chcecie Among Us w Minecraft, to zostawcie już teraz 12 tysięcy łapek w górę. Jest! Zagrajmy jeszcze raz! No dobra. To teraz ja trochę sobie pograłem. Dobra. Schodzę na dół. O, pół serca. Czy tutaj na pewno powinna być woda? Dobra. 3, 2. Kochani, lecę w kosmos. 3, 2, 1. Żegnaj, Minecrafcie! O, lufer! Słuchajcie, musimy znaleźć miejsce, gdzie przytrzymuje YOLO i... What the fuck? Vivi? Co? Nie, ja też chcę. Nie. Szukamy miejsca, gdzie możemy się wkraść. Tutaj, to jest wentylacja. Ej, właśnie, może jakoś się tutaj uda. Jak czekaliśmy ustać na ciebie, to znaleźliśmy to miejsce wentylacji. Maja, wiesz co robić? A wiem. Co? Zawsze nosi w pieluszce. To ma ktoś jak to odpalić? A Jezu, dobra. Uwaga! O mój Boże, on ją zabiją. Działa. Działa? O kurde. No to chodź. Chodźcie. O mój Boże, to jest prawdziwa wentylacja. Wow! Gorące. Jak to wygląda? Ale to fajnie. To wygląda jak magazyn. Co to jest? Jakieś środki psychoaktywne. Jo, jesteśmy w środku statku kosmicznego. Kochani, 12 tysięcy łapek w górę, uratujemy Jolo i Natka. Musimy jakoś spróbować. O kurde, pelemole. Da się to zjeść? Która? Gdzie jest? Ty jesteś? Tu. Brzmiał jakby pekła, albo żygła. Gdzie jest? Co się da zjeść? To. Wygląda strasznie. Lepiej nie próbuj. Lepiej nie. Jolo!
Jolo! Jolo! Jolo! Jolo! Kurde, tu nic nie ma. Zejdźmy tam na dół. Pójdźmy tam, gdzie zeszliśmy na dół. Może tutaj. Ty, możemy wejść? Co to jest? Jakie mechanizmy? Mój! Weź nie dotykaj tego, że... Jolo tam jest! Jolo! Jolo! Czekaj! Lufer! Lufer! To jest ten moment, w którym wyskakują jakieś pułapki czy coś. Nie oglądałeś nigdy filmów, nie oglądałeś Marvel Avengers, kurde. Musimy iść... A w Endgame tak było. No. Musimy się rozbejrzeć, bo mogą być pułapki i mogą się na przykład skryć w tamtym pokoju po lewej albo po prawej. No dobra. Maja? Tak? Jak? Bezpiecznie? Żyjesz? Chyba tak. Pochodź naokoło, poskacz po różnych rzeczach. Ej, tam są jakieś główki minecraftowe. To jest lin duża. No ale ty gdzie te liny prowadzą? Lufer, to jest albo twoja głowa, albo Smolaksa. Co? What the fuck, Smolaksa? Mam nadzieję, że nieprawdziwa. Kochani, napiszcie komentarz, kto to jest. O nie wiem, to jest Tytmati, to jest Smolaks, napiszcie kto to jest, to przypnę wam serducho. Każdy bez wyjątków niech napisze. Może to youtuber, który nagrywał Among Usa też. Warto jest jakiś pokój dowodzenia czy coś, może da się Jolo jakoś tam wyciągnąć, nie wiem. Sprawdźmy. Wow, co to jest? Wow. O kurde. Czemu idziemy? Bo to jest taśma pewnie taka. Patrzcie tutaj. Co to jest? To jest prawdziwy statek kosmiczny. Ej, mają klony ze Star Warsów. Co? Wyjdźmy z tego. Wow. To jest panel dowodzenia. O kurde. Co to jest? Ile tu różnych rzeczy. O nie, to są prawdziwe te statki kosmiczne. Z jakiejś wojny. Jakieś sonary. O kurde. O matko boska, my zginiemy. My naprawdę to się zginiemy. To. To jest fajne. Dobra, musimy Jolo uratować, ogarnijcie się chłopaki. No przecież próbuję nacisnąć, poszukać coś w komputerze, ale kurde, tu się rusza wszystko. No, tu nic. Co można dotknąć? Hej, tego nie naciskamy, okej? Okay? Dobra, tego nie naciskamy. Okej. Okay. Obiecujcie mi, że nikt tego nie naciśnie. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Szreku, obiecujcie. A czemu? To jest na pewno jakaś bomba jonowa. Dobra, obiecuję. Chodźcie do Jolo. Kurde, ale to jest... Co to jest? Po co to tutaj taśma? Po co to? Może chodzić mi się nie chce. Tam naprzeciwko co jest? Papuga! Patrzcie, papuga! On żyje! Krystian! Jolo! A tutaj? Jolo! Co? A to tutaj coś może być. Cicho. Ja się boję. Wow! Co to jest? To są łóżka. Oni tutaj mieszkają? Śpią? Boże, jak wysoko jesteśmy? Ja cię kręcę, jak to strasznie. Co to jest? To jest olbrzymie. Dobra, chodźmy do Jolo, szybko. Ej, słyszeliście to? Co to było? Co to było? Jakby się coś otwierało, szybko do Jolo. Szybko. Jolo, dobra. Jolo! Patrzcie na jej kryształek! Oni wysysają jej kryształek! O mój Boże, Jolo! Jezu, co jest? Dlaczego ona tu jest? Ej, oni wysysają jej kryształek chyba! Wysysają jej kryształek! Patrz, kable są połączone dookoła pokoju! I właśnie! Ja cię kręcę. Biedna Jolo. Co musimy oni ci zrobili? Musimy ją stąd wyciągnąć. No co ty nie powiesz? No ale... Może to coś zrobi. Co to zrobi? Jaki odgłos? To nic nie robi. Oj? Chyba coś zepsuliśmy. Chyba ty.
Nie, szybko, trzymaj! Srego, dawaj ten... Mam was! Poddać się! Ręce do góry! Natek? Natek, to ty? Już nie jestem. Już nim nie jestem. Odsuń się! Odłóż to! To ty to odłóż! Natek, musimy porozmawiać. Nie musimy. Nie! Oddajcie broń! Nie, to Natek, ty ja chciałem... Co... I do słoików! Będziecie słoik. Nie, Natek. W moich słoikach. Jesteśmy przyjaciółmi! Nie, odsuń się, Natek. Nie jesteście. Odsuń się! Thank you.